Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute ist der 1. Juli. Ab heute hat Deutschland die Ehre, die Präsidentschaft in der Europäischen Union bei den Ratssitzungen zu übernehmen. Wir haben diese Funktion von Kroatien übernommen, das in den letzten schwierigen 6 Monaten diese Funktion mit großem Engagement ausgeübt hat. Die Corona-Krise hat eines gezeigt. Große Herausforderungen können wir in Europa nur gemeinsam lösen. Das gilt für die Corona-Krise selbst, den Virus, aber auch für die wirtschaftlichen und politischen Folgen dieser Krise. Daher lautet das Motto unserer Präsidentschaft: gemeinsam Europa wieder stark machen. Wir hier in der Deutschen Botschaft in Warschau freuen uns, Sie jetzt mit einem kurzen, abwechslungsreichen Video zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu begrüßen. Auf gute Zusammenarbeit! Dzień dobry. Witam Państwa przed Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec, państwa, które przez następnych 6 miesięcy będzie koordynować pracami Rady Unii Europejskiej. Gdyby nie pandemia koronawirusa, dziś w Warszawie na żywo odbyłoby się otwarcie festiwalu Ogrody Muzyczne. Ale jest jak jest, więc skorzystajmy z kreatywnych dróg kontaktu w cyfrowej formie. Niemieckie przewodnictwo będzie zajmować się przede wszystkim zwalczaniem pandemii koronawirusa, nie tylko na poziomie zdrowotnym, ale także gospodarczym i finansowym. Kanclerz Merkel powtarza, że działając wspólnie, wyjdziemy silniejsi z tego kryzysu. Jednak także inne tematy będą odgrywać istotną rolę, jak negocjacje nad nowym budżetem europejskim na kolejnych 7 lat i przyszłe relacje z Wielką Brytanią. Poza tym zrównoważona, zielona i cyfrowa transformacja. Po wielu wielkich wyzwaniach ostatnich lat, w tym najnowszym, związanym z COVID-19, wiemy, że Europa tylko działając razem jest w stanie stawić czoła globalnym wyzwaniom. Stąd motto niemieckiej prezydencji: razem wzmocnimy Europę. I jej logo, wstęga Möbiusa, która symbolizuje jedność i współpracę, została opisana w XIX wieku przez niemieckich matematyków. Za chwilę zabiorę Państwa do ogrodów ambasady i kuchni rezydencji ambasadora, a wszystko to będzie miało związek z prezydencją. Ale najpierw czas na muzykę w wykonaniu Spark the Classical Band. 5 muzyków, którzy wprowadzili Vivaldiego, Bacha i Mozarta w XXI wiek. Dziś wieczorem mieli zagrać w Warszawie. Mieli, ale zagrają online. Thank you.
Spark the Classical Band. Za chwilę jeszcze do nich wrócimy. Ten nowoczesny, klasyczny kwintet powstał w 2007 roku. Tworzą go muzycy z trzech europejskich krajów. Europa to ludzie, nasze rodzinne historie, które rzadko kiedy są narodowo jednolite. Zjednoczona Europa jest wszędzie. Nie tylko w Brukseli, gdzie znajduje się jej centrum politycznego dowodzenia, w którym kluczowe decyzje podejmują państwa członkowskie. Wiele już razem osiągnęliśmy, ale jeszcze jest wiele przed nami. Zadaniem i wyzwaniem na pokolenie jest walka ze skutkami globalnego ocieplenia klimatu. Unia Europejska chce stać się neutralna klimatycznie do 2050 roku. Wszyscy możemy w tym pomóc, bo ochrona środowiska zaczyna się od małych rzeczy. Każdy z nas może stworzyć małą, zieloną oazę w unijnym stylu, co za chwileczkę Państwu pokażemy. Zielona oaza w stylu Unii Europejskiej. To dobrze brzmi, ale co to jest konkretnie? Więc my będziemy dzisiaj budować doniczkę do kwiatów i taką budować skrzynkę. Budować doniczkę do kwiatów? Tak. Sama skonstruujemy, ją zrobisz? Tak, skonstruujemy z drewna. Mhm. Będziemy takie deski drewniane i będziemy je mierzyć, kroić, piłować i potem stworzymy z tego skrzynkę. Europa potrzebuje zieleni, potrzebuje zielonej transformacji i rozumiem, że przez tą doniczkę chcecie pokazać symbolicznie, że warto się w to zaangażować. Dokładnie. Będzie ona z drewna, to jest naturalnym materiałem. Będziemy tam mieć kwiatki w środku, jakieś zioła. A te narzędzia są Ci znane, czy to będzie pierwszy raz, kiedy będziesz ich używać? Bo się trochę boję. No, ja też, ale powiem, że już troszkę ćwiczyłam. Jest to drugi raz może, że teraz będę to robiła. Myślę, że się uda. Ale sprzęt ochronny masz, wszystko? Mam wszystko, tutaj okulary, rękawiczki, wszystko jest przygotowane. I piła, wszystkie miarki widzę Miarka. Są. No a jak długo będzie taka skrzynka? Myślę, że taka skrzynka może przetrwać kilka lat. Trzeba o nią dbać, trzeba podlewać te krzaczki i wtedy coś ładnego wyrośnie. No właśnie trzeba pielęgnować cały czas. Dokładnie. Je, tak jak Unia Europejska, trzeba też dbać o to i wtedy może coś pięknego z tego wyrosnąć. No jasne, Europa potrzebuje zieleni, potrzebuje zielonego ładu i potrzebuje też takich zaangażowanych ogrodników. Dokładnie. To co, zaczynamy w takim razie? Tak, bierzemy się za pracę. Zaczynamy od desek? Tak. Wow, to już jest prawie wszystko gotowe. Szybko poszło. No prawie, jeszcze kolor niebieski. No wiadomo. Dla Unii Europejskiej. Jak twój krawat. No tak, wszystko dzisiaj pod Europę Zjednoczoną. Nawet na balkonie można taką donicę mieć, prawda? Tak, można mieć na balkonie. Można na przykład również zwiedzić tutaj nasze ogrody polsko-niemieckie w Warszawie. I tam też można sobie postawić swoją własną, jako ozdobę na przykład. Ogrody polsko-niemieckie. Zdaje się, że one są w Parku Skaryszewskim, to prawda? Dokładnie, tak jest. Jaka jest ich idea? Idea ogrodów polsko-niemieckich to jest łączenie właśnie polskiej i niemieckiej kultury, żeby mieć coś widocznego, coś stałego, coś też dobrego dla natury, środowiska.
Wow, ty już prawie wszystko zrobiłaś. Tak. I teraz co sadzimy? Teraz sadzimy tutaj, mam rozmaryn i sałwię. No proszę. I proszę. Uwielbiam ten zapach, lubisz? No. Piękny, super. Co? No, fajnie. Super, no to sadzimy. Chcesz też? Tak, dobrze. Pewnie. Tutaj mamy dołek. Tak wygląda prawie gotowy, mobilny ogród dla fanów Europy. Każdy z Państwa może zrobić go sam. Może też kupić donicę i ją odpowiednio udekorować. Potrzeba jeszcze tylko zapału i inspiracji. A skoro o zapale i inspiracji mowa, to wróćmy do Spark the Classical Band. Zjednoczeni w różnorodności. To jedno z haseł Unii Europejskiej. Ale może wcale nie jesteśmy aż tak inni. Mamy różne tradycje, czasem nawet bardziej regionalne niż narodowe, choć i one często różnią się tylko szczegółami. Na przykład tradycja spotkań przy kawie i ciastku znana jest prawie w całej Europie. Od Skandynawii przez Polskę, Niemcy, Słowenię, po Włochy i Portugalię. Prawie każdy europejski kraj ma swoją odmianę szarlotki i sernika. Ambicją niemieckiej prezydencji jest to, by nie koncentrować się tylko na Berlinie i Brukseli, aby spoglądać w regiony. Najlepszym przykładem są niemieckie regionalne specjały. Tu, w Warszawie, nikt o nich nie wie więcej od pana Roberta, kucharza rezydencji ambasadora. I to on teraz zabierze Państwa w świat niemieckiego klasyka wśród tortów. Online niestety nie można go spróbować, ale można podejrzeć recepturę i później samemu upiec w domu. Smacznego! Panie Robercie, to proszę powiedzieć, co pan dzisiaj tutaj przyrządza? To jest ciasto Czarny Las. A Schwarzwaldekiesztorte? Dokładnie tak. Czyli specjalność niemiecka? Jak najbardziej, jest najsmaczniejsza. To prawda. Jak wykonać taki tort? To jest skomplikowane? To nie jest zbyt skomplikowane. Może zaczniemy od przygotowania biszkoptu. Mhm. To będzie biszkopt kakaowy. Tu mamy drobny cukier, najlepszy według mnie do wypieków. Tu mamy kakao, tu mamy zwykłą mąkę pszenną, tu mamy mąkę ziemniaczaną, żółtka i białka. Ile żółtek? Tu jest 6 żółtek i tu są białka z tychże żółtek. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od ubicia białek. Białka są w temperaturze pokojowej, także wlewamy do miksera. Ustawiamy na maksymalne obroty. A ile trzeba ubijać, panie Robercie? Myślę, że najlepiej byłoby zobaczyć, jak wygląda piana. Jeśli piana robi się biała i sztywna, to jest moment, w którym możemy dodawać cukier oraz naprzemiennie z żółtkami. Dajemy cukier oraz żółtka, tak żeby ciasto było puszyste, żeby nie opadło nam do dołu.
Myślę, że to jest odpowiedni moment, aby ten proces przerwać. I teraz co pan sprawdza? Teraz sprawdzam, czy aby cały cukier się ubił, słychać będzie pod mieszadłem, że cukier jest niewyrobiony. Te wszystkie składniki, czyli mąkę pszenną, kakao i mąkę ziemniaczaną, można dodawać bezpośrednio. Natomiast ważne, aby po trochu, delikatnie mieszając, przesiać przez sitko. Dlaczego? Tak, żeby ciasto cały czas utrzymało swoją pulchność. Najpierw kakao. Najpierw kakao. To jest istotna ta kolejność? Nie, kolejność jest nieistotna. Moglibyśmy, nawet mogę pokazać, możemy to wszystko razem zmieszać. Chociaż to kakao jest istotne, dlatego że ten tort nazywa się Schwarzwald, czyli tak. Czarnego lasu. Dokładnie. W związku z tym kakao nadaje mu kolor. Dokładnie tak. Także kakao jest równie ważne jak mąka. I teraz to ciasto białe już się stało ciastem czarno-leśnym. Dokładnie. Schwarzwald jakiś tort. Już gotowe? Tak, ciasto mamy już zrobione i schłodzone, także możemy przystąpić do dekorowania. Może mi pomożesz? Absolutnie, bardzo chętnie. A ile trzeba w lodówce chłodzić to ciasto? Myślę, że to zależy od temperatury w lodówce, natomiast wydaje mi się, że powinno leżeć co najmniej kilka godzin. Czy 3-4, czy dłużej? Myślę, że nawet 6 godzin. I co, i teraz najprzyjemniejsza część, bo będziemy dekorować. Najprzyjemniejszą częścią będzie dekoracja. Może mi pomożesz? Uh-huh. Pokażę ci, jak się obsługuje to ostre narzędzie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To jest czekolada jaka? To jest gorzka. Czekolada gorzka, 64%. Dobra. Równolegle z tobą przygotuję drugą dekorację. Mhm. Ale ty co robisz? A, bo u ciebie będzie takie... Tak, u mnie będzie troszeczkę innej formie czekolada. Takie większe listki. Nie? Tak. Teraz będziemy ciasto dekorować. Myślę, że już możemy zdjąć... A, nie rozpadnie się, nie? Myślę, że nie. Mhm, proszę bardzo. To jest bita śmietana. Mhm. To jest dokładnie ta, która jest w środku. Dekorowanie w ten sposób. Okay. I potem specjalne... Filary najpierw robisz. Tak, filary. Jak filary w Unii Europejskiej. Dokładnie. Teraz musimy ten cały krem tutaj ładnie rozprowadzić. Mhm. Jest ten? Dobra, i co teraz? Po tym jak wygładziliśmy wszystko. Po tym jak wygładziliśmy, musimy zrobić taki... To jest tylko bita śmietana, czy coś tam jest jeszcze innego w środku? To jest bita śmietana z cukrem i z żelatyną i z alkoholem. Z tymi super listkami żelatyny. Dokładnie. Co dostajesz jest z Niemiec. Dokładnie. Udekorujemy to teraz czekoladą. Super. Możemy dodać jeszcze odrobinę wiśni. Mięta? A dlaczego Świeża mięta.
Myślę, że jest to taki świeży akcent. Zielona, bo też chodzi o zieloną transformację w Unii Europejskiej teraz. Dokładnie. I Europejski Zielony Deal, no właśnie. Mamy dobry akcent, to jest bardzo istotne. Ale myślę, że możemy jeszcze czymś udekorować. No właśnie, bo ten tort, on pięknie wygląda, typowo niemiecki tort, ale w dniu rozpoczęcia prezydencji warto, żeby stał się prawdziwie europejski. I mam europejskie flagi, proszę bardzo. Proszę bardzo, ja jedną. Możemy je zainstalować. I teraz to już jest prawdziwie unijny tort. To będzie smaczne i bardzo ciekawe pół roku. Przed nami wiele ważnych decyzji, wiele rozmów i wiele spotkań. Mam nadzieję, że nie tylko online. Na stronie prezydencji www.eu2020.de znajdą Państwo informacje o najważniejszych wydarzeniach i program kulturalny prezydencji. A więc analogowo czy wirtualnie, offline czy online, chodzi o to, że